cmentarz wojenny przy ulicy Nowy Świat w Lublinie. Ten nieduży, nieco zapomniany cmentarz znajduje się pomiędzy budynkami mieszkalnymi Nowy Świat 31 i 37. Od strony północnej obszar cmentarza graniczy z terenami kolejowymi. Powierzchnia tego cmentarza wynosi około 1100 m2. Powstał on w latach 1915-1917. Był to cmentarz przyszpitalny. Po przeciwnej stronie znajdowały się budynki wojskowe na terenie zespołu koszarów. Był to tak zwany obóz południowy. Oryginalnie cmentarz był ogrodzony murem z kamienia wapiennego z bramą. Brama była od strony ulicy Nowy Świat, nieco wysunięta w stronę ulicy. Na wschodniej części muru znajdowała się ceglana otynkowana kaplica cmentarna, 4,5 metra na 7 metrów mierząc od zewnętrznej linii muru cmentarza. Z prawej strony kaplicy, około 8 metrów, był wykonany z kształtowników, z takich kątowników stalowych, krzyż, który zachował się do dzisiaj. Na murze cmentarnym były 3 płyty kamienne z napisami. Według oryginalnego planu pierwotnie na cmentarzu znajdowało się 30 mogił. One były ponumerowane od 1 do 29 numeru. Wśród mogił można było wyróżnić 2 mogiły podwójne, 12 mogił rzędowych mieszczących od 5 do 43 osób, 16 mogił pojedynczych, natomiast na grobach pierwotnie usytuowano tam 11 pomników nagrobnych, jeden z krzyżem prawosławnym, 151 krzyży łacińskich, 18 krzyży prawosławnych wykonanych z lanego żeliwa. Nieżyjący już mój sąsiad opowiadał, że były tam drewniane krzyże z napisami Schwester, czyli były to po prostu siostry, pielęgniarki siostry miłosierdzia. Świętej pamięci mój sąsiad, pan Józef, opowiadał, że jako młodzieniec bawił się tam z kolegami na tym cmentarzu wojennym. Szczególnie utkwiła mi w pamięci historia, jak pan Józef wraz ze swoimi kolegami, bawiąc się w opuszczonej już kaplicy cmentarnej, znaleźli spadochron, karabin i radiostację. Jak to dzieci bawili się w wojnę, bo to był okres tamten, wiadomo, powojenny, i przyjechała zaraz milicja, zabrali ten cały sprzęt, zabezpieczono, a kaplicę później wraz z niektórymi grobami zniszczono, zrównano z ziemią i niewiele zostało dla tego. Zanim ta kaplica została zburzona, była zamieszkała jeszcze przez rodzinę cygańską. Ta kaplica cmentarna została zburzona na początku lat 70. Okazało się dosyć przypadkowo, że część nagrobków oraz gruzów z tej kaplicy znalazło się w Zalewie Zębożyckim, który był wówczas budowany od strony Dąbrowej przy niskim stanie wody. 2 lata temu odkryta została jedna z płyt nagrobnych oraz te bloki, które były właśnie prawdopodobnie z tej kaplicy cmentarnej z Nowego Światu. Jako dziecko pamiętam, że pomniki, kilka nagrobków było w innych miejscach niż obecnie. One były porozrzucane po całym cmentarzu. Ten cmentarz, on był zakrzaczony, było więcej drzew, krzewów, więc te płyty często gdzieś były poskrywane właśnie pod roślinnością. Pamiętam też, że tu, gdzie była kaplica, były takie wgłębienia, więc być może są to jakieś były pozostałości po podziemiach. Niemiecki czy austriacki? To pytanie sobie zadaje wielu Lublinian. Natomiast odpowiedź jest prosta. Jest to cmentarz niemiecki. Dowodem na to jest zapis w dokumentach, w aktach
Komendy Powiatowej w Lublinie z 1915-1918 roku. Jest to karta numer 8 o sygnaturze 256. I tam jest napisane, że jest to, tam jest po prostu plan z napisem Deutscher Soldatenfriedhof am Bahnhof Lublin, czyli cmentarz niemiecki wojskowy przy dworcu kolejowym w Lublinie. Pozorna nekropolia jest miejscem spoczynku 256 osób, w tym 5 oficerów niemieckich, 2 niemieckich lekarzy wojskowych, 5 sióstr miłosierdzia z niemieckiego szpitala wojskowego. Leży tam także jeden oficer armii rosyjskiej i 18 jego żołnierzy. Do czasów obecnych zachowały się resztki ceglanego muru, żelazny krzyż, 3 płyty z napisami, 2 płyty sióstr. Jedna z płyt została znaleziona 2 lata temu w Zalewie Sęborzyckim, ona jest uratowana. Jedna płyta lekarza szpitalnego oraz 3 nagrobki oficerów niemieckich. Obecnie miejsce ma formę niewielkiego zieleńca.